Już? Cicho! Cisza! Nie pukajcie! Trwają święta Bożego Narodzenia, święta szczególne. W ich trakcie każdy z nas chciałby choćby przez trochę pobyć w gronie najbliższych, w gronie rodziny, przyjaciół. Myślę, że dla wielu z nas owe święta są często jedną z niewielu szans na to, by owe pragnienia się mogły ziścić. Bardzo jestem ciekaw, czy tak jest także w przypadku naszego popołudniowego, bardzo miłego, niespodziewanego gościa dwójki. Niespodziewanego, acz bardzo oczekiwanego. Witam, pani Katarzyna Figura. Dzień dobry. Pani Katarzyna Figura. W towarzystwie. Tak. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, czym dla osoby żyjącej tak bardzo intensywnie, tak szybko, dla osoby, która w sposób tak zachłanny pracuje, są święta Bożego Narodzenia, szczególnie wyciszenia, spokoju, refleksji. Jak to jest? No, na pewno są momenty wyciszenia, refleksji, spokoju, rodzinnej atmosfery, rodzinnych spotkań. Wspaniałych. Długo są bardzo potrzebne. No właśnie dla równowagi psychicznej, tak. Choćby, zwłaszcza jeśli się prowadzi taki tryb życia, jaki prowadzi wzięta aktorka światowa już dzisiaj. Bardzo długo każdy właśnie się czekać, widzą dwójki. Tak się złożyło, nie tylko, naturalnie wynika to z mojego wyboru, mianowicie z tego, że udałam się w świat, zaczęłam podróżować, starając się grać jak najwięcej i jak najciekawsze rzeczy. Ale z drugiej strony stało się tak, dlatego że tak się stało w kraju. To znaczy, nie ukrywajmy, że im mniej filmów kręcimy i nawet produkcja, że tak powiem, teatralna również spadła. Nie ma tak wielkiego zainteresowania. Mam nadzieję, że wkrótce to się jakoś poruszy. Ale to w ten sam sposób narzeka niestety wielu aktorów, a nie tylko nielicznym, udaje się wyjechać i zrobić coś tam za granicą. Bardzo dziwne zjawisko ostatnio zwłaszcza. Wielu zagranicznych aktorów bierze udział w filmach polskich, tak się ostatnio dzieje, i wielu polskich, począwszy od Jandy, jeszcze kiedyś Olbrychskiego, prawda, dołączyła pani. Jak to jest? Ja myślę, że to jest jakby wynik poszukiwań, naturalne zjawisko, wynik poszukiwań, potrzeba rozwoju, potrzeba ewoluowania. To mnie pchnęło i to zdecydowało o tym, że bardzo chciałam, żeby się zaczęło coś ze mną dziać. Owym biletem do kina światowego, czyli do Hollywood, najgruzej mówiąc, jest pociąg do Hollywood. Tak, naturalnie. Ja myślę, że to jest mój najlepszy film. Ten film Sławka Piwowarskiego i ten film rzeczywiście pracuje gdziekolwiek jestem. Powiedziałam, w sensie pracuje, mam na myśli... Jakby on rzeczywiście bardzo dużo mi daje, to ten film głównie. Do dziś czerpiesz profity z tego. To za sprawą tego filmu podpisałam umowę z dużą agencją amerykańską, William Morris Agency. To dzięki temu filmowi zainteresował się mną Robert Altman. Ostatnio miałam spotkanie w Londynie z Andrzej Konczalowski. Nie wiem, jak powiedzieliśmy z panem Konczalowskim. Przypomnę, że to jest reżyser Maria's Lover, kochanek Marii z Anastazją Kiński, który jest to film z jedną z najpiękniejszych jej ról. Także mam wielką nadzieję, ma być to film amerykański i mam nadzieję, że to dojdzie do skutku. Zaproponował mi wielką rolę. Także film Sławka Piwowarskiego, Pociąg do Hollywood, nie tylko dlatego, że jest pewna paralelność z moim życiem. Złożę rybku, chcę dochodzić. Tak. Chcę zostać gwiazdą. Ja chcę, żeby wszyscy mnie kochali. To się realizuje. Nie wiem, czy to... Chyba razem to napisaliśmy ze Sławkiem. Nie wiem, czy ja to wykrzyczałam, Sławek zapisał, czy to Sławek napisał, a ja uwierzyłam. Ale w każdym razie, szczerze mówiąc, dość często sobie to powtarzam. W kilku polskich filmach poza Pociągiem do Hollywood reżyserzy widzieli ciebie jako polską Marilyn Monroe, wielką seksbombę. Ty grałaś tego rodzaju rolę i słusznie, bo młoda aktorka powinna grać wiele, by potem kierować sobą. Dlaczego dzisiaj zmieniasz powoli? Dlatego, że jestem coraz starsza i dojrzalsza, że stałam się kobietą. Nikt nie uwierzy z widzów, że nie możesz grać seksbombę. Absolutnie. Tak, tylko że gra jest wspaniale. Dziękuję. Ja się bardzo cieszę, że tak jakby moja kariera się ułożyła, bo dzięki temu wydaje mi się, że stałam się dość
Stałam się dość znana. Dzięki temu miałam bardzo dużo propozycji. To był jak bardzo silny wizerunek mój. Ale jak widzą cię reżyserzy zagraniczni? Czy także jako seksbomby właśnie, przede wszystkim? Nie, to się zupełnie zmieniło i to jest fantastyczne. Dlatego, że ja nie musiałam, ja się nigdy zresztą nie obawiałam tego, że zostałam w Polsce seksbombą. Mnie to nigdy nie przeszkadzało. I jakby chyba miałam rację, to było w dużym stopniu instynktowne, ale w momencie, kiedy wyjechałam za granicę, oczywiście mam często dowody uznania mnie jako ładnej kobiety, dowody... Zauroczenia w męskich oczach. Ale z drugiej strony zostałam doceniona jako... przede wszystkim zostałam doceniona jako aktorka, a świadczą o tym role, które są mi proponowane, mianowicie role charakterystyczne. Nie role amantek i ładnych kobiet, ale role charakterystyczne, na przykład rola zaproponowana mi przez Kończałowskiego, to jest rola wiedźmy. Pogańskiej, norweskiej wiedźmi, co mnie bardzo ekscytuje. Śmierć już była w twoim życiorysie artystycznym, więc teraz wiesz. Tak, śmierć już była, tak, u Kondratiuka. A notabene mam nadzieję, że z panem Kondratiukiem jeszcze będę pracować, on przygotowuje film, także być może będzie to mój tak zwany comeback. Jest coś bardziej konkretnego na temat polskich propozycji, polskich możliwości? No myślę, że to jest, głównie słyszałam od Andrzeja Kondratiuka, że ma w przygotowaniu film i chcielibyśmy razem pracować i bardzo mnie to ekscytuje, bo jestem wielką wielbicielką jego talentu, jego pracy. Chciałabym bardzo pracować ze Sławkiem Piwowarskim, ale okazałam się już za stara. Także nie dostałam roli. Mam nadzieję, że jakoś to będzie. I brakuje mi teatru, na pewno. To znaczy... Kręcę oczywiście filmy i sprawia mi to dużo satysfakcji. W dodatku kręcę w obcych językach, kręcę po angielsku, po francusku, co wymaga ogromnej pracy ode mnie, ale mnie to ekscytuje, w tym się spalam i to jest fantastyczne. Ja naprawdę się realizuję. Natomiast brakuje mi teatru, bo tego nie mogę zrobić, nie mogę tego zrobić za granicą. W Los Angeles, w Hollywood. Teatr jest po prostu żaden. Tak dziecko reaguje na mamy sukcesy. Ja myślę, że ponieważ czasu mamy strasznie mało, musimy się umówić na kolejne następne spotkanie, poświątecznie, jeśli to możliwe. Jestem trochę zdarła. Dziękuję pięknie w imieniu tych wszystkich widzów. Ja bym pokazała również fragmenty filmów tych, które zrobiłam za granicą, ponieważ one nie są dystrybuowane niestety tutaj w kraju. A myślę, że nam się czym pochwalić. Wiem, że będzie ku temu okazja, abyśmy mogli obejrzeć fragmenty filmów i porozmawiać dłużej. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Dziękuję serdecznie i życzę wszystkim miłych świąt. Dziękuję pięknie. Państwa natomiast zapraszamy teraz na kolejny odcinek naszej serii Zwierzęta Świata.